Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie w moich skromnych progach. Dzisiaj opowiem Wam co nieco o takim multitoolu, który jest idealny dla dziecka i jest idealnym wprowadzeniem w fantastyczny świat Ledermanów i w ogóle multitooli, bo przecież nie tylko Ledermanem multitoole stoją. I będzie to oczywiście Lederman Style PS. I na samym wstępie chciałbym obronić swoją tezę z tytułu, to znaczy chciałbym Wam powiedzieć, że w tej konkretnej wersji, ponieważ wersji Style'a są dwie, w tej konkretnej wersji, czyli wersji PS, to znaczy po angielsku pliers, czyli kombinerki, ten multitool jest idealny dla dziecka, takiego nawet, nie wiem, 8-letniego według mnie. Ja dostałem swój scyzoryk w wieku 6 lat. Zgubiłem go, to prawda, ale nie bałem się nigdy ostrzy, ani się jakoś tam nie zaciąłem nigdy czymś takim, chociaż oczywiście to pod rozwagę każdemu rodzicowi zostawiam, bo wiadomo, niektórzy są inni od innych, tak by to dziwnie zabrzmiało. Niektórzy są tacy, inni owacy, jak mówiła moja babcia. I do tej pory mówi. Całe szczęście. Także ten Lederman w wersji PS jest idealny dla dzieci i jest też idealny dla ludzi, którzy nie chcą mieć ostrza przy sobie, więc w Wielkiej Brytanii możecie go posiadać bez żadnego tam problemu i myślę, że bez strachu o to, że to jest nielegalne. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie ma tu ani grama zaostrzonego tam jakiegoś płaskownika metalowego, czyli nie ma ostrza, nie ma noża. Wersja CS, czyli ta bliźniacza wersja druga, ma tutaj nożyczki zamiast kombinerek i wtedy nie macie tutaj nożyczek, tylko macie właśnie ostrze, więc to może być taki bardziej normalny dla wielu ludzi multitool, a multitoole te są niewielkie i przeznaczone są głównie do breloczków, no do kluczy jako breloczki, także jeżeli komuś nie przeszkadza, że ten multitool jest dość długi, kiedy jest złożony, bo jest dłuższy zauważalnie od Squirta czy od Mikry, no to jeżeli komuś to nie przeszkadza, to absolutnie może sobie takiego tula nosić przy kluczach. I jest to bliźniacza wersja oczywiście Ledermana Skeletula. Należy do rodziny tej, podrodziny jakby Skeletuli. Jeżeli ktoś jest fanatykiem Skeletula, to przy kluczach też takiego malutkiego Skeletula może mieć. Więc według mnie ten mały multitool pozbawiony ostrza, pozbawiony jakichś ostrych krawędzi, idealnie będzie się nadawał dla Waszych pociech lub też dla kogoś, kto po prostu ostrza nie chce, ale dla pociech przede wszystkim, tak mi się wydaje. To jest świetny dziecięcy multitool. I przejdźmy sobie już do kolejnej części, czyli do wymiarów, wagi, materiałów, z którego został ten multitool wykonany oraz do jakości wykonania. Zacznijmy sobie od materiałów. Materiały to głównie stal. Tak mi się wydaje, że zazwyczaj jest to 420 i tu mi się też tak wydaje, że to jest 420, chociaż nigdzie tego potwierdzenia nie znalazłem. I tak mi się też wydaje, bo to piszą, że to jest jakieś tworzywo z włóknem szklanym, coś takiego, więc to prawdopodobnie jest zajtel. Takie klasyczne tworzywo od Dupont, czyli jakieś tam tworzywo zbrojone włóknem szklanym. I to wydaje mi się, że bezapelacyjnie jest zajtel, natomiast jeżeli wiecie lepiej ode mnie, możecie mi to potwierdzić lub skorygować mnie w komentarzach. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. Jeżeli idzie o jakość wykonania, to tu byłem bardzo zaskoczony, ponieważ tu nie ma żadnych niedoróbek. Co się w Ledermanach średnio zdarza. To się rzadko w ogóle zdarza w Ledermanach, żeby nie było absolutnie żadnych niedoróbek. Ja tutaj żadnych takich na pierwszy rzut oka nie zauważyłem, a używam tego multitoola już kilka dobrych miesięcy. No i muszę przyznać, że ani się on nie niszczy, więc jest dobrze wykonany, ani on nigdzie nie miał żadnych niedoróbek, więc naprawdę na plus tutaj dla Ledermana. Są takie rzeczy w Czerdżu, które mnie gdzieś tam irytują i są niedoróbki fabryczne, natomiast tu nie ma nic, więc dostajecie coś lepszego niż Tulu za 850 zł. O zgrozo, widziałem ostatnio cenę Ledermana Czerdża w wersji tytanowej 850 zł. Ja wiem, że dolar drogi, ja wiem, że inflacja, ale te ceny to już są z kosmosu. 1000 zł prawie za multitoola to nawet z 25-letnim gwarancją przekina. Więc jeżeli idzie o Style PS, to oczywiście nie mam nic do zarzucenia naprawdę. Jeżeli idzie o Ledermana, to wyróżnia się to na plus. Nie mam nic do zarzucenia, jeżeli idzie o materiały, ponieważ dzięki temu zajtlowi jest to lżejszy multitool. To też jest taka wstawka bardzo podobna do Skeletula. W Skeletulach często też jest zajtel lub w lepszych wersjach jest włókno węglowe. I tutaj mamy to samo, więc naprawdę, naprawdę świetnie. I designersko, jak przystało na rodzinę Skeletuli, jest świetnie. Są tutaj powycinane pewne elementy, żeby to wszystko było jak najlżejsze, dodatkowo świetnie wygląda, więc ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego multitoola i bardzo mi się on spodobał od pierwszych dni. Chociaż muszę przyznać, że jest mniej wygodny niż na przykład Mikra czy na przykład Squirt PS4 ze względu na swoje rozmiary, szczególnie na tą długość i właśnie do tego teraz przejdźmy. No bo kiedy złożymy sobie tego multitoola, to ma on 75 mm długości. To jest naprawdę sporo jak na coś, co jest breloczkiem i ma być przy kluczach.
Do tego ma 25 mm szerokości około, kiedy jest złożony oczywiście. I tak mniej więcej pi razy drzwi, ostatnio kupiłem sobie miarkę, ale jeszcze słów miarki się nie dorobiłem, jest to 9 mm, więc około centymetra będzie miał grubości. Może trochę mniej, na pewno trochę mniej niż centymetr. Będzie miał grubości, jak jest złożony. Więc jak widzicie, jak na brelok, nie jest to najmniejszy brelok, natomiast spotkałem się z przypadkami, gdzie panie szczególnie noszą tyle rzeczy przy kluczach, że coś takiego to naprawdę jest niewielkie, lekkie i to naprawdę dużo miejsca nie zajmie, a będzie na pewno dużo bardziej przydatne. Ale kiedy sobie go rozłożymy, to te wymiary jeszcze bardziej wzrastają. Długość tego ramienia, bo tutaj od tego krańcowego punktu u góry do krańcowego punktu na dole, to jest 114,3 mm, tak pisze producent, i jest to naprawdę już dużo. Więc muszę przyznać, że mimo tego, że jest to mały multitool, to dość wygodnie się go chwyta i w moim przypadku można to robić nawet wszystkimi czterema palcami tutaj w tym miejscu gdzieś. No ten będzie gdzieś tam uciekał, natomiast opiera się, więc świetnie. To też mi się bardzo podoba w nim. I choć nie jestem fanem zamkniętych wymiarów tego multitoola, to ramię, które oferuje po rozłożeniu, jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo mi się miło z niego korzysta. A muszę przyznać, że często z niego korzystam, bo jest to mój obecnie tool, który jest przy kluczach od domu. Już nie jest to Squirt PS4, on poszedł do klucz od pracy. Tutaj mam mikrę i ona naprawdę się przydaje. Ale to nie wszystkie wymiary. Dołóżmy sobie jeszcze ten wymiar szerokości, kiedy ten multitool jest rozłożony, czyli maksymalna szerokość od tego miejsca do tego, czyli jakby od ramion, kiedy one nie są maksymalnie rozłożone, tylko złożone i sprężyna stawia już opór, to jest 85 mm. No i waga, to znaczy przepraszam wszystkich fizyków, masa tego multitoola wynosi 44,7 g, czyli naprawdę jak na te rozmiary uważam, że to jest bardzo lekki multitool, lekkie narzędzie, bo za dużo już tego słowa używam, lekkie narzędzie, to takie, o tak, pies śpi, właśnie warczy na fotelu, mam nadzieję, że nie słyszycie. I to by było chyba na tyle, gdzieś z tego punktu programu jestem zadowolony z wagi, mniej z rozmiarów zamknięcia, bardziej z rozmiarów otwarcia tego multitoola, z tego ramienia, szczególnie z tej zatoczki, bo jest ergonomicznie fajne. Jak na takie moje małe ręce, to jest fajne. Jeżeli idzie o duże ręce, no to wiadomo, ale to jest multitool bryloczkowy. Zadowolony jestem z wagi i zadowolony jestem na pewno z wykonania i z materiałów, bo nie mam się tu do czego przyczepić. Uważam, że za te pieniądze, które ja płaciłem, bo do ceny też sobie przejdziemy, no to za te pieniądze, które ja płaciłem, super, natomiast za te pieniądze, które teraz trzeba dać, to się zastanowimy. I przejdźmy sobie do narzędzi, do specyfikacji technicznej. I tych narzędzi jest tutaj 8, więc jest to prawdziwe wielonarzędzie, multinarzędzie, wielonarzędzie, multitool, lepiej to brzmi. I mamy tu oczywiście kombinerki. I te kombinerki są oczywiście sprężynujące, jak w każdym małym multitoolu od Ledermana i we wszystkich tańszych. To znaczy chyba w Rewie nie ma, chociaż nie jestem pewny. Na pewno w Sidekicku i w Wingmanie są. Natomiast w Rewie nie ma chyba, albo są. Ale we wszystkich breloczkach są. Przynajmniej ja się spotkałem i w Squircie, i w Mikrze, i w tym. I mamy sprężynujące kombinerki, więc mamy sprężynujące zwykłe kombinerki, sprężynujące kombinerki dokładne. Ale te dokładne kombinerki tutaj, o dziwo, są ciutkę większe, ta końcówka jest większa niż na przykład w Czerdżu, co jest bardzo ciekawe, no bo one powinny być takie bardziej delikatne, a w Czerdżu są jeszcze bardziej delikatne, a przecież jest pełnowymiarowym multitoolem w przeciwieństwie do tego keychaina, jak mówią niektórzy. Do tego mamy przecinaki do drutu, ale uwierzcie mi, może kabel jakiś taki w domu, w instalacji jedna żyła, może jakiś spinacz biurowy, może coś takiego niegrubego, może sprężyna od Benchmade'a albo od mojego Soga, która mi pękła, no to pewnie tak, to by przeciął. Natomiast coś grubszego, no nie ryzykowałbym, wyszczerbicie to na pewno i trzeba będzie na gwarancję oddawać, ponieważ te przecinaki z racji tego, że nie są wymienne, bo jest taki mały rozmiar, no to no nie da się z nimi nic zrobić, prawda? Więc mamy trzy narzędzia od razu, sprężynujące wszystkie, przecinaki, kombinerki i kombinerki, te takie dokładne. I do tego mamy pensetę. Jestem bardzo zadowolony z tej pensety. Ona jest tak chowana w tym zajtelu. Ta penseta jest naprawdę przyjemna i jest według mnie lepsza, bardziej sztywna i bardziej sprężynująca niż pensety w Victorinoxach. Postaram Wam się to na filmie gdzieś tutaj pewnie pokazać na przebitkach. Do tego oczywiście mamy pilniczek zamiast ostrza prawdopodobnie, pilniczek, który ma płaski śrubokręt, ale ten płaski śrubokręt, jak to w Ledermanach, może zastępować również śrubokręt Philipsa do pewnego stopnia, więc takie też podwójne kombo jakby, i ten pilniczek jest oczywiście pilniczkiem do paznokcia, a nie jakimś tam pilniczkiem do
do metalu czy do drewna. No o tym zapomnijcie, to jest do paznokci, możecie sobie przypiłować, jak tam się wam coś ułamie czy coś, albo oddać swojej żonie, jak jej się paznokieć złamie, wtedy się pewnie przyda. I oczywiście są sprężnujące, co jest podkreślane, sprężnujące nożyczki. I jak zwykle nożyczki w takich małych narzędziach od Ledermana są całkiem niezłe, w przeciwieństwie do tych nożyczek, które są dodawane na przykład do Charger czy do Wave'a, tam się zawsze czepiam. Tutaj jak na ten rozmiar, te nożyczki są całkiem nieźle. Lubię system sprężyny w tych nożyczkach od Ledermana, w tych takich małych narzędziach. Bardzo mi się on podoba. Jest według mnie mniej zawodny niż w Victorinoxach. Takie mam wrażenie. No i ostatnim takim koronnym i bardzo designerskim narzędziem jest oczywiście karabinczyk. Karabinczyk, którego ja używam do tego, żeby tego multitoola ze sobą nosić. Natomiast ten karabinczyk, i to nie wiem, czy mi się uda pokazać, bo bym musiał ulecieć dzisiaj po jakąś butelkę, ten karabinczyk jest też otwieraczem do napojów w butelkach, czyli otwieraczem do butelek, do kapsli, i działa to. To się naprawdę jest w miarę wyhartowane, więc to się nie wygnie w tę stronę na pewno. Możecie tym otwierać butelki, orężadę jakąś tam gdzieś w Bieszczadach, bo jeszcze tam możecie kupić prawdziwą orężadę rozlewaną do butelek, które trzeba oddać. Zwrotny butelek, tam możecie sobie taką orężadę otworzyć właśnie mikro. I to by były chyba wszystkie narzędzia. Wszystko, co możecie tym multitoolem zrobić. Oczywiście o bitach jakichś zapomnijcie, o piłach, pilnikach, cudach i tak dalej. Jest to tool bardzo miejski, zapomnijcie o pewnych kwestiach, bo jest to tool na wskroś miejski według mnie i do tego jeszcze mały, więc ma pewne ograniczenia z tym związane. No, fizyki się nie oszuka. I przejdźmy sobie teraz do jakiegoś podsumowania i trzeba byłoby coś powiedzieć o tym multitoolu. Według mnie jest to, tak jak powiedziałem już wielokrotnie, najlepszy multitool dla dziecka, dla kogoś, kto by, dla chłopaka, który chciałby mieć multitoola, a no nie chcecie mu dawać jeszcze, nie wiem, Serge'a, bo jest za mały, bo ma, nie wiem, 10-12 lat, a w tym wieku chłopcy myślą o takich rzeczach. No ale jest to multitool, który nie zrobi nikomu krzywdy, a może się przydać, no bo kombinerki to jest bardzo przydatna funkcja i bardzo przydatna rzecz. Ja często używam, w wielu narzędziach mam i to się naprawdę przydaje. Chociaż rzeczywiście w domu, wiadomo, pełnoprawne narzędzia zawsze najlepsze. Więc dla kogoś młodego na pewno będzie to świetne narzędzie, dla jakiejś pani, która nie chce mieć ostrza, bo jej niepotrzebne, też będzie to świetne narzędzie. Uważam, że to w ogóle świetny multitool i bardzo udana konstrukcja. Czy jest lepsza od Mikry, czy od Squirta PS4, bo ten multitool można porównać ze Squirtem PS4, natomiast Styla CS, czyli tego scissors, czyli z nożyczkami, gdzie głównym narzędziem są nożyczki, można porównać oczywiście z Mikro. Jakieś dokonałem takiego porównania Mikry ze Squirtem PS4, bo jeden z widzów bardzo chciał. Chyba mu w tym pomogłem, w tym wyborze. Natomiast jest to trochę porównywanie pomarańczy i kiwi. Tutaj nie. Jeżeli bym to porównał ze Squirtem PS4, to już tak nie do końca. Z tym, że Squirt PS4 jest bardziej bogaty w funkcje, bardziej kompaktowy, natomiast jest cięższy, więc wybór należy do Was. Zrobię takie porównanie, podejrzewam. Będzie to pewnie tylko głosowe porównanie, ale zrobię. I ten multitool jest świetny, natomiast pozostaje jeszcze cena. No bo gwarancja standardowo u Ledermana 25 lat, mało warunkowa, więc dbajcie o te sprzęty, natomiast jak się coś stanie, to możecie zawsze do militariów zanieść i Wam coś z tym sprzętem na pewno zrobią, w jakiś sposób go naprawią albo wymienią, więc to jest fantastyczne. Ja bardzo za to Ledermana lubię. Ale cena. I pozwólcie, sprawdzę sobie, żeby mieć najświeższą ze strony, gdzie można kupić oczywiście ze strony importera, czyli z militariów. I cena, tak jak czytam obecnie, jest to 180 zł. I to jest przecena u nich, chociaż nie wiem, jak bardzo jest to prawdziwa przecena, czy to jest po prostu taka przecena, że wpisali 180, ale żeby nie wyglądało głupio, to zrobili przecenę z 210. Więc jest przecena ze 210 zł na 180. Na razie jest to niedostępne w tej wersji kolorystycznej, bo jest jeszcze czarna wersja kolorystyczna i też chyba jest niedostępna, bo są dwie, o tym Wam zapomniałem powiedzieć. 180 zł za breloczek. Ja wszystko rozumiem, dolar, inflacja, droga ropa na świecie, cudawianki, okej, wszystko spoko, natomiast 180 zł to jest cena, której bym w tym momencie za tego multitoola już nie wydał. Coraz więcej pojawia się multitooli od innych producentów, WeKnives czy WeKnives robi, Chińczycy robią multitoole takie w karabinczykach, Gerber robi multitoole, zdaje się CRKT robi jakieś multitoole,
takie breloczkowe, więc zastanawiam się poważnie, czy dzisiaj opłaca się kupować breloczkowe tule jako tule, które będziecie nosić na co dzień i żeby to po prostu mieć i użyć raz na 2 miesiące. Bo ile czerdzia używam praktycznie codziennie, no tak mi się jakoś zdarza, że muszę go używać codziennie, gdzieś tam się przydaje, czyli dużego, pełnoprawnego multitula, tak czegoś takiego używam dużo mniej. No, rozpakowanie jakieś tam paczki, w przypadku Squirta PS4, bo to mi się w pracy zdarza, rozpakowanie jakichś paczek, kartonów, coś tam, natomiast tego używam właśnie głównie do otwierania jakichś napojów albo jako w charakterze kombinerek, ale nie jest to jakaś wielka używalność, nie jest on używany codziennie, to jest bardziej gadżet, który noszę ala takiej sytuacji survivalowej, jakby się coś stało, to mam kawałek kombinerek. No i używam jeszcze nożyczek czasami, bo nożyczki to w ogóle jest bardzo przydatne narzędzie, ale no tak, żeby to codziennie tego używać, to nie. I uważam, że nie warto kupować, wydawać 180 zł na coś takiego, chyba że chcecie kupić to na prezent na przykład dla dziecka, albo chcecie sprawdzić, bo jesteście starym wirusem multitulowym i macie 500 ledermanów w domu, bo zbieracie i chcecie kupić swojemu dziecku jakiegoś ledermana, żeby się nie poróżnęło, a szkoda mu dać czerdża, chociaż czy ja wiem, czy ledermana komuś szkoda dać w ogóle. No to czemu nie? No to wtedy okej, 180 zł jeszcze bym zrozumiał. Ja dawałem chyba za ten multitool parę miesięcy temu 140 zł i po promce jakiejś z jakimiś punktami wydawałem chyba 120 i uważałem, że okej, jest to akceptowalna cena. No ale ta cena urosła i to znacznie. No to nie jest taki wzrost ceny o tam 3%, tylko o 15-20. To już jest dużo, nie? Więc na prezent dla dziecka, bo chcecie coś sprawdzić albo chcecie komuś coś dać, okej. Dla siebie do kluczy znalazłbym pewnie lepsze opcje. I z tym takim werdyktem Was zostawiam. Oczywiście, co sądzicie na ten temat, możecie napisać w komentarzach. Także to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę, chociaż innych się już chyba nie da, oraz subskrypcję na moim kanale, bo bardzo to mi pomaga i gdzieś tam do tego 1000 już zaczynamy dobijać, więc ten 1000 byłby naprawdę magiczną barierą dla mnie, więc pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Pamiętajcie też, że sekcja komentarzy w całości należy do Was, więc piszcie, komentujcie, krytykujcie, bo konstruktywna krytyka jest bardzo mile widziana. Może czegoś nie dopowiedziałem, może czegoś nie powiedziałem i zapomniałem, więc dopisujcie, bardzo cenię sobie taki wkład społeczności ludzi, którzy u mnie się na kanale przewijają, najczęściej moich widzów. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi, jak zwykle. Jesteśmy tutaj w dżentelmeńskim gronie, także no to chyba dość racjonalna i normalna rzecz. I oczywiście pamiętajcie o tym, że znajdziecie mnie na Instagramie, na Twitterze, na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A mi nie pozostało nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami, także pozdrawiam!